Nasz nauczyciel, Jezus Chrystus, znając ich brak miłosierdzia i zlitowawszy się nad rodzajem ludzkim, polecił nam w surowości serca: bądźcie gotowi w każdej godzinie, ponieważ nie wiecie, w której godzinie przyjdzie rabuś, aby gdy przybędzie, nie zastał was we śnie. I znowu, baczcie, aby wasze serca nie zostały przygniecione w pijaństwie, pijatyce i życiowych troskach, i aby niespodziewanie nie nadeszła wasza godzina. Stań zatem w swoim sercu i uważaj na swoje zmysły. Jeśli pamięć o Bogu będzie w pokoju z tobą, pochwycisz rabusiów, którzy cichcem cię ją wykradają. Albowiem ten, kto dokładnie bada swoje myśli, rozpoznaje te, które mają przyjść i go skalać. Rabusie mącą umysł, gdy staje się roztargniony i gnuśny. Natomiast ci, którzy znają ich zło, pozostają niewzruszeni, zwracając się do Pana. Więc oczywiście tymi złymi, o których jest tutaj mowa, to są demony. I jakby to podkreślenie, brak miłosierdzia. Dzisiaj może mało w taki sposób myślimy o złym duchu, ale w literaturze starożytnej to jest bardzo częste jego określenie. To jest ten, który nie ma miłosierdzia, który jest niemiłosierny, czyli jest dokładnie odwrotny niż Bóg, który jest pełen miłosierdzia. Nie też określenie częste Boga, które się pojawia, zwłaszcza drugiej osoby Trójcy, czyli Syna Bożego, przyjaciel ludzi, przyjaciel człowieka. To jest bardzo częste, zwłaszcza w hymnografii bizantyjskiej. Rozdział 12 jest interesujący też z tego powodu, ponieważ on bardzo dobrze nam pokazuje, w jaki sposób Izajasz, i nie tylko on, stosuje taką podwójną naukę. To znaczy, najpierw wygłasza jakąś zachętę bądź przedstawia jakąś doktrynę poprzez cytat z Pisma Świętego. I tutaj mamy dwa fragmenty z końcówki Mateusza i Łukasza. I potem to samo, co w Ewangelii uważa, że znalazł, próbuje wyjaśnić czy powiedzieć to samo własnymi słowami. Czyli pewnego rodzaju gradacja. Nauka przez Pismo Święte i potem komentarz, egzegeza. Czyli takie zaaplikowanie Słowa Bożego do naszego tu i teraz. Gdybyśmy chcieli streścić ten rozdział, to oczywiście chodzi o to, co mówiliśmy już wiele razy, czyli czujne życie. Życie świadome. I przeciwstawione jest mu tutaj, zwłaszcza w tym pierwszym tekście, zwłaszcza w tym drugim tekście, pijaństwo. Cała filokalia, tak jak ją mamy, ten tytuł, który został jej nadany przez redaktorów, to chodzi o ojców neptyckich, neptikoi, czyli tych, którzy w sposób doskonały praktykują nepsis, co w języku greckim oznacza po prostu trzeźwość, w jak najbardziej dosłownym sensie tego słowa. Czyli no, nie pijaństwo, jakby wolność od alkoholu w tym znaczeniu takim klasycznym. I to jest ciekawe, że bardzo często, kiedy jest mowa o grzechu, zwłaszcza o grzechu gniewu, porównuje się stan człowieka przez taki grzech opanowanego jako do kogoś, kto jest pijany. Czyli grzech jako wino, które człowiek pije bez umiaru, no i potem zachowuje się tak, jak się zachowuje. Traci kontrolę nad swoim życiem. Sama ta metafora jest też o tyle ciekawa, że tak jak dobrze wiemy, ludzie, którzy mają problem z alkoholem, sięgają też po niego, i to już starożytni bardzo dobrze wiedzieli, żeby coś znieczulić, tak? Żeby coś zapić, żeby coś nie bolało, żeby z czymś nie mieć problemów, z czymś sobie nie radzą. I to jest też intuicja, która mówi nam też, skąd się bierze wyjątkowa trwałość grzechu, czy jakiegoś rodzaju grzechu, któremu człowiek ulega. No właśnie analogia
właśnie uzależnienia, nie? Czyli coś jest takie, że muszę to muszę się znieczulić, nie? I dlatego właśnie robię to, co robię. Stąd też to wezwanie do trzeźwości, czyli takiej wstrzemięźliwości. Przyznam się szczerze, że nigdy nie pytałem osób, które pracują z osobami uzależnionymi, ale myślę, że byłoby to ciekawe pytanie, czy te rady, które Izajasz daje w 12 rozdziale, już posługując się własnymi słowami, nie byłyby dobre, czy nie są analogiczne, jakie daje się teraz w terapii uzależnień. Ponieważ, jeszcze raz powtórzę, on mówi tutaj o świadomym życiu. Jest taki list z 1821 albo 2 roku, już teraz nie pamiętam, Adama Mickiewicza, jak siedział w Kownie i odpracowywał stypendium, które dostał od rządu. Bo układ był taki, że pochodził z biednej rodziny, więc rząd opłacił mu studia, ale potem musiał odpracować jako nauczyciel na placówce wskazanej przez ministerstwo. No i posłali go do Kowna. 821, 22, to miał 23, 24 lata. No i on w tym Kownie strasznie się nudził. Bardzo przeżywał rozłąkę z grupą swoich przyjaciół. Poza tym bardzo bolały go zęby. Miał straszne problemy już wtedy z uzębieniem, mimo młodego wieku. Miał ropę tam jakieś. No i miał jakieś chyba stany depresyjne. Chyba tak to wygląda. No oprócz tego, że oczywiście romansował z panią doktorową Kowalską. To żeby państwo też wiedzieli, że to wcale nie jest tak, że Adaś się zakochał w Maryli Wereszczakównie, a potem on był biedny i ona z tego smutku wyszła za putkamera. Tylko ona wyszła za putkamera i potem poznała Adasia. I potem był cały ognisty romans. Ponieważ nasz wieszcz nie zadawał się z nikim innym, tylko z mężatkami. Dopóki go te rzeczy interesowały. Potem się ożenił, miał swoje dzieci, już nie miał czasu na romanse, bo trzeba było ciężko pracować na rodzinę. Ale dopóki miał romanse, to tylko z mężatkami. Taką miał słabość. No i on w tym liście właśnie z tego Kowna, bo ci uczniowie też podobno byli wyjątkowo tępi, on tam to, na to narzekał strasznie, że wstaje o 4:00, przygotowuje te lekcje, nie ma nic, tylko partyjka Faraona z mężem Kowalskiej, bo on chodził do nich, może oczywiście nic nie wiedział, nie? Że on ma romans z jego żoną. No i tu nuda w ogóle i nie ma co robić i to Kowno takie smutne i wszystko jest beznadziejne i życie nie ma sensu, no wszystkie takie te rzeczy depresyjne i potem zaczyna krzyczeć w tym liście właśnie na swoich nauczycieli, takich czy innych trochę. Widać tym to, co potem mówi Gustaw Pustelnik w 4 części Dziadów do księdza, nie? Że twoja wina, ty nauczyłeś mnie czytać, nie? To twoja wina, że co się ze mną stało. I on tam mówi, że wszyscy ci nasi nauczyciele, co uczyli nas pływać, a sami stali przez cały czas na brzegu, w ogóle nie weszli do jeziora, tak strasznie życie boli i najlepiej to byłoby nie czuć. No najlepiej byłoby nie czuć, mówi Mickiewicz, ale się nie da. Ale nie można. Zawsze czuć. Zawsze człowiek czuje. No i go boli, no i stąd są takie rzeczy. A więc to jakby jest ten moment, nie? Że jakby coś jest tak, coś też nie wnikamy, czy miał prawo, nie miał prawa. No jak ktoś przeżywa rozpacz, to ma prawo, nie? To każdy ma prawo przeżywać to, co przeżywa. Ale jakby w tym momencie właśnie rodzi się pokusa ucieczki. Najlepiej nie czuć. Najlepiej nie czuć. No to się trzeba znieczulić. A tutaj mówi nam nasz mistrz, mówi nam: stań zatem w swoim sercu i uważaj na swoje zmysły. To zdanie jest bardzo ważne. Stań w swoim sercu. Tutaj komentator przywołuje innego wielkiego mnicha, świętego Teofana Rekluza, czy też Teofana Zatwornika, gdybyśmy chcieli być bardziej rosyjscy, wielkiego intelektualistę, duszpasterza, który był biskupem, a potem się wkurzył na wszystko i został pustelnikiem. I tam pisał masę rzeczy, napisał masę książek, też przygotował kolejną edycję Filokalii, Dobrotolubia. I właśnie to zdanie Teofana. Podstawową rzeczą jest stanąć przed Bogiem z umysłem w sercu i stać przed Nim nieustannie, dzień i noc, aż do końca życia. Stanąć w sercu, ponieważ serce jest to, kim człowiek jest naprawdę. To, co mówiliśmy wcześniej o umyśle. Czyli nie uciekać przed tym, co boli,
tylko wszystko wziąć na klatę i świadomie przeżywać swoje życie. Nie uciekać, nie? Mamy tendencję do tego, żeby wyolbrzymiać to, co dobre, a zakopywać czy chować do szafy to, co trudne bądź złe. A stanąć w sercu, to znaczy przeżywać życie z całym jego bogactwem, ze wszystkim, co dobre, łatwe, ale też co trudne i przykre. Nie? Bo problemy człowieka biorą się głównie z tego, że wypycha z siebie to, co złe, czy to, z czym sobie nie radzi. Ucieka przed tym. Nie? A on tutaj mówi właśnie, stań w sercu, czyli poznaj, kim naprawdę jesteś. I umiej się do tego przyznać, nie? Z czym sobie nie radzisz, co cię boli i tak dalej. Bo to jest pierwszy krok do uzdrowienia. Nie? Znowu wracamy do tej analogii, nie wiem, z alkoholikiem, narkomanem czy jakimkolwiek uzależnieniem. Nie? Człowiek musi powiedzieć, że ma problem. Nie? Bo dopóki nie powie, że ma problem, no to oglądaliście Pod Nocnym Aniołem? Albo czytaliście, bo nieco lepsze, czy książka, czy film. No, no ale to właśnie ja kontroluję. No to dopóki się nie zderzy, no to sobie nie poradzi. Nie? Czy tak samo z czymkolwiek innym, nie? Tutaj może akurat tą metaforą się posługujemy, bo tak sugeruje nam Izajasz, ale to może być cokolwiek innego. Nie, co prowadzi do rozwodu, zostawienia klasztoru, tego, że się nie chce być rodzicem, nie? Że się ucieka, po prostu, że się ucieka. A on tutaj mówi, nie uciekaj, stań w swoim sercu. Stań w swoim sercu i uważaj na swoje zmysły. I teraz już jesteśmy jako wielcy znawcy Izajasza przygotowani mentalnie do tego, żeby zrozumieć to zdanie. I dlatego musimy chyba obrócić stronę i krótko rzucić okiem na rozdział numer 7. O tych drzwiach. Że trzeba zamknąć drzwi swoich zmysłów. Więc ten rozdział 7 dopowiada nam tutaj, co jest 12. Uważać na swoje zmysły. Czyli być świadomym tego, co się wokół dzieje. Ale to również oznacza pewną znajomość tego mechanizmu, którym jestem. Prawda? Jak ktoś, nie wiem, praktykuje doświadczenia chemiczne, to wie, że jak doda coś do czegoś, to się stanie coś. I tutaj jest analogicznie, że jeśli znam siebie i stoję w tym sercu i baczę na swoje zmysły, to jeżeli znowu, nie, moja żona zrobi coś tam, to ja już wiem, że za 3 minuty się wścieknę. Nie będzie to dla mnie zaskoczeniem, bo tak generalnie reaguję. Albo jak zobaczę, że znowu ten kolega w pracy zbliża się do mnie steczką, już wiem, że będzie chciał, żebym coś za niego zrobił. I moja reakcja będzie taka, jaka będzie. Czyli pewnego rodzaju świadome przeżywanie życia. A ponieważ my wiemy, no, że ten kolega po prostu no, nie wyparuje, ani się nie zmieni, nie? Że on z tą teczką będzie do mnie przychodził przynajmniej raz w miesiącu. Czyli mam czas na to, żeby zastanowić się, co ja z tym mogę zrobić, żeby ta sytuacja mnie nie wykończyła. No bo prawdopodobieństwo tego, że on już nigdy nie przyjdzie, jest bliskie zeru. No bo do tej pory zawsze robiłem, no to głupie byłby, gdyby nie przychodził. Nie? Więc teraz, co mogę zrobić, żeby rozplątać tę sytuację? Czy w ogóle cokolwiek mogę zrobić? A więc takie właśnie przeżywanie sytuacji, w której się znajduję. A więc stań w swoim sercu i uważaj na swoje zmysły. Cytaty z Ewangelii, które mieliśmy wcześniej, one są ewidentnie eschatologiczne, czyli wskazują na ten finalny moment życia człowieka. Chodzi oczywiście o śmierć, koniec świata, bo te rozdziały 24, 21 Łukasza, one już odwołują się do tych spraw ostatecznych. Natomiast ta nauka Izajasza, ona trochę je rozciąga na cały ten czas. I teraz proszę popatrzeć. Mówiłem o przykładzie kolegi z teczką, który przychodzi, żeby pogrążyć mnie znowu we frustracji i nie potrafię się postawić, nie jestem asertywny, albo że jestem chamem i się na niego wydzieram, prawda, i robię mu jesień średniowiecza, więc jakakolwiek byłaby opcja. Natomiast to, co, do czego się odwołuje Izajasz, a więc to, że pokazuje to w kontekście przyjścia Chrystusa, to jakby chce nam przez to również Izajasz powiedzieć, że w tych banalnych zdarzeniach codzienności, tym, co składa się na tkankę naszego codziennego szeregu dnia, dokonują się właśnie te wielkie sprawy Ewangelii. Coś takiego jak chociażby przyjście Chrystusa Pana. Domyślnie tutaj mówimy o sądzie, czyli pewnej ocenie człowieka. Pokazuje się, kim jest, kim jestem. I to właśnie dzieje się w tych zwykłych, trudnych, dobrych, prostych, radosnych, pożądanych, znienawidzonych sytuacjach codziennego życia.
Więc nie czekamy, nie wiadomo, na święty nigdy, tylko to dzieje się już tu i teraz. I żeby to dobrze przeżyć, właśnie pierwszy warunek. Trzeba stanąć w swoim sercu. No i pilnować, żeby nie stało się ono śmietniskiem. Nie? Czyli widzę, że jedzie ciężarówka, to ze śmieciami to już jestem gotowy, żebym wiedział, żeby mnie to nie wykończyło. Więc to jest jakby pierwszy krok. I teraz jakby krok drugi. Jeśli pamięć o Bogu będzie w pokoju z tobą, pochwycisz rabusiów, którzy ci chcę ci ją wykradają. Tutaj pada zdanie, które jest sformułowanie, które jest bardzo ważne. Pamięć o Bogu. Pamięć o Bogu. Wcześniej ona pojawiła się, ta praktyka, pod innymi obrazami. Miasto. Nie porzucaj miasta. Modlitwy. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pamięć o Bogu nie oznacza tutaj w pierwszym odruchu, chociaż wiadomo, że Pan Bóg prowadzi nas różnymi drogami, ale w pierwszym odruchu nie oznacza jakiegoś takiego neurotycznego, jakiegoś takiego nerwowego zmuszania się do tego, żeby ciągle myśleć, że Bóg na mnie patrzy. Tylko ta pamięć o Bogu jest owocem pewnej praktyki, właśnie tej modlitwy, że człowiek ciągle wraca, tej reguły, czyli takiego nieustannego odnoszenia całego naszego życia do Bożej obecności. Czyli innymi słowy, liczenia się z Panem Bogiem. Najlepiej znowu to odnieść do codziennego naszego życia. Jak podejmujemy decyzje, to liczymy się z naszą sytuacją życiową. Że mamy tam rodzinę, dzieci, jakieś, nie wiem, długi do spłacenia, obowiązki. I nie wikłamy się w rzeczy, które nam utrudnią wypełnienie tych naszych codziennych obowiązków. Albo które są z nimi sprzeczne. Bo musimy podjąć jakąś decyzję, ale pamiętamy, że musimy zrobić to czy tamto. Bo tego nie mogę zrobić. Może miałbym ochotę, ale lepiej nie. Bo nie zrobię tego, co zrobić muszę, czego nikt za mnie nie zrobi. I ta pamięć o Bogu właśnie jest czymś takim. Świadomością, Bóg jest naszym nieustannym punktem odniesienia. Tylko nie jako ograniczenie, że Bóg jest, to czegoś nie mogę, tylko raczej jako nadanie sensu. Nie? Jak Boga nie ma, to masa rzeczy na tym świecie nie ma sensu. Natomiast istnienie Boga, tak jak my go wyznajemy, w świetle Pisma, całej teologii Kościoła, sprawia, że nawet to, co najbardziej pokręcone, odnajduje swój sens. O tym będziemy mówić więcej w innym odcinku wprowadzenia do Filokalii, kiedy będziemy czytać świętego Marka Eremitę. Napisał takie dzieło o tych, którzy sądzą, że będą usprawiedliwieni na podstawie uczynków. Taki tytuł trochę może barokowy, ale jakby podejmuje ten wątek Pawłowy. Nie? I tam podstawowym pojęciem jest usprawiedliwienie, które po polsku brzmi bardzo jakoś tak dziwacznie, bo o co tu chodzi. Ale możemy też je tłumaczyć bardziej peryfrastycznie, czyli usprawiedliwienie jako nadanie sensu. Człowiek nie nada sensu swemu życiu jedynie na podstawie tego, co robi. Sens można dostać tylko w darze. Może nam go dać druga osoba. Możemy to przyjąć tylko jako dar. Nie jesteśmy w stanie sobie na to zasłużyć. Nie? A sens absolutny życia daje tylko Bóg. Daje, bo chce. Nie dlatego, że człowiek jest porządny. Nie? Bo w naszym życiu, jak dobrze wiemy, jest wystarczająco dużo sytuacji, z którymi totalnie nie wiemy, co zrobić. I które w ogóle nie wiadomo, dlaczego się wydarzyły. Nie? Bo człowiek jak sobie... może jest winny, ale czy on wiedział, jak to się zaczynało, że to tak się skończy. A teraz po prostu jest przeklęty i niesie to, kurczę, będzie do śmierci doniósł, nie? Na plecach. No i co z tym zrobić? Tego się pozbyć nie da. I wiara właśnie czemuś takiemu sens nadaje. No i jak patrzymy na przykład na żywoty świętych, to właśnie najbardziej zrypane sytuacje właśnie przez pamięć o Bogu, czyli to odniesienie wszystkiego do Boga, nagle zyskują sens. Nawet jeśli w dalszym ciągu obiektywnie pozostają okrutne bądź bezsensowne. Mamy podać, nie wiem, tragiczny przykład, no to wyobraźmy sobie Maksymiliana w Auschwitz. Czyli sytuacja totalnie z kosmosu. Nie? No ale Maksymilian to przeżył tak, jak przeżył i został męczennikiem i wielkim świętym. Nie? To był ten jego ostatni sprint, nie? Do nieba. To, co on był w obozie, było od maja chyba. W maju go przywieźli, już to jest tym pierwszym. A w sierpniu poszedł. Tak, 1 sierpnia poszedł do bunkra. No to było kilka miesięcy. Więc sytuacja zupełnie bez sensu nagle okazała się mieć znaczenie i
i nawet więcej niż znaczenie, że jakby przejmiła go zupełnie. Więc tutaj chodzi o pamięć o Bogu. Nie? Izajasz mówi właśnie, czego chce diabeł, żebyś zapomniał o Bogu, żebyś przestał się do Niego odwoływać, żebyś został z tym wszystkim sam. Dlatego mówi o rabusiach, którzy chcą cichcem cię chcą wykradnąć. Po co ci diabeł będzie gadał? A ty coś narobił, patrz, coś narobił. I do Boga będziesz szedł teraz z tym, ty świnio. Nie wstydź ci. Nie? Tak diabeł gada. Nie? Człowiek coś tam zrobił, taką czy inną rzecz, i diabeł go próbuje zawstydzić. Mówi, nie chodź, nie wypada. Nie? Albo będzie gadał, że Boga nie ma. Albo będzie mówił, a co tam twoje życie Pana Boga obchodzi? Komu jesteś potrzebny? Nikomu nie jesteś potrzebny. Czy właśnie takie myśli, które budują mur, zresztą o tym murze za chwilę będzie, nie? W następnym rozdziale. Czyli diabeł co próbuje robić, nie? Żeby odciąć człowieka od samego siebie, nie? Czyli żeby nie stał w sercu, tylko żeby jakby właśnie jak Adaś marzył, nie? Żeby nie czuć. No jak nie będziesz czuł, no to co z ciebie zostanie? Wszystko trzeba przeżywać, nie? To wtedy życie jest dopiero piękne. To co dobre i to co trudne. Więc jakby wyizolować człowieka od samego siebie i odciąć go od Pana Boga. Czyli żeby został taki kadłubek, nie? Takie nie wiadomo co. No i wtedy diabeł robi z człowiekiem co chce. Bo mu wali tymi pokusami przez te zmysły i człowiek doprowadza się do stanu upodlenia. No bo tak się żyć nie da. No i właśnie na tym polega grzech, że to jest takie znieczulanie się. A właśnie z drugiej strony, jak pamięć o Bogu, czyli właśnie ten kontakt z samym sobą, to stanie w sercu i odnoszenie się nieustannie do Boga będzie z tobą, to sobie ze wszystkim poradzisz. Nie? Chwycisz tych rabusiów i dasz im kopniaka i sobie pójdą. Oczywiście to, o czym mówimy, to jest taki stan idealny, nie? Bo życie jest, jakie jest i trudno znaleźć sytuacje oczywiste i nic nie dzieje się nagle, tylko wszystko dzieje się bardzo powoli. I dlatego właśnie potrzebna jest taka regularna odnowa. Takie ciągłe odnawianie tego, co najbardziej zasadnicze. Nie? Kiedyś to się nazywało rekolekcjami w epoce postrydenckiej. Nie? Rekolekcja jako powrót do tego, co najważniejsze. Bo raz za czas się trzeba zatrzymać i zrobić bilans zysków i strat i zobaczyć, gdzie tam człowiek zboczył, nie? Żeby wrócić znowu na właściwy kurs. Możemy też go nazywać, to coś możemy nazywać też rachunkiem sumienia, modlitwą, właśnie tym życiem świadomym, życiem pokuty, czyli takim ciągłym powracaniem do Pana Boga. Nie? Ale jakby to trzeba tego bardzo pilnować, bo to jest właśnie ta oliwa. Nikt tego za nas nie zrobi. To jest jakby nasza troska, bo to jest nasze życie. I dlatego właśnie on kontynuuje. Jak to robić? Ten, kto dokładnie bada swoje myśli, rozpoznaje te, które mają przyjść i go skalać. Nie? Czyli jak znam siebie, to mniej więcej jestem w stanie przewidzieć, co się stanie. Też proszę popatrzeć na to, że tu też pojawia się jeszcze jedna blokada. Że człowiek sobie może myśleć, już nigdy więcej. To jest guzik, prawda? Bo zawsze będzie przynajmniej drugi raz, jak nie trzeci. A po drugie, nie wypada. No nie wypada mieć takich myśli. A to tymczasem właśnie trzeba zgodzić się na to, że ryzyko istnieje zawsze. To jest jak myślenie o piekle. Mnie się to nie przydarza. Trzeba uważać. Nie? I też dwa, że nie wypada. No może nie wypada, no ale jest. No i co ja zrobię? No dopóki nie powiem, że jest, no to nie wypada mi mieć kataru. No ale dopóki się nie wysmarkam, no to będzie mi leciało z nosa. Więc dużo rzeczy, które nie wypada, no ale trzeba się z nimi konfrontować. Nie? I jakby próbować robić z tym porządek. No właśnie. I dlatego ci, którzy znają ich zło, pozostają niewzruszeni, zwracając się z prośbą do Pana. Nie? Czyli nigdy nie zostawaj sam. I to jest jakby ciągle ten wątek. Tak jak wcześniej mówił, pamiętacie, w tym rozdziale szóstym. Mówił, żeby myśleć o tym piekle, ale jednocześnie pamiętając o pomocniku, czyli o Bogu. Nie? Że piekło jest ryzyko, ale Bóg nie chce, żebym tam trafił. Jest po mojej stronie. I znowu tutaj, staję w tym sercu, więc ten cały syf na mnie leci. Znaczy dobre rzeczy też, nie? To żeby też było jasne, że to życie nie ogranicza się przecież tylko do cierpienia, ale no wiadomo, że koncentrujemy się na tym, z czym nam trudniej. Więc cały ten syf do nas leci, ale właśnie ważna świadomość, ważna uwaga, że nie jesteśmy sami. Tylko właśnie Bóg jest po naszej stronie i trzeba ciągle do Niego wracać. Zresztą w Ewangelii mamy też to samo przecież, nie? Jak Jezus mówi o tym, że zawsze trzeba się modlić, nie ustawać. Kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie wiem, z tych słów w Ewangelii, które są w tym klimacie, to jest po prostu nieskończona ilość. No, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie, więc jakby no, dużo jest argumentów biblijnych i z Pism Ojców i z tych świętych żywotów, że jakby to, że człowiek sobie nie radzi, czy że ma problemy, to jest normalne. Tak funkcjonujemy. No i teraz chodzi o to, co zrobimy z tymi problemami. Nie? Czy będziemy udawali, że ich nie ma, czy staną się taką trampoliną. I tę właśnie rzecz rozwija Izajasz w następnym rozdziale, który znowu brzmi tak trochę niepokojąco dziwacznie. Jeśli człowiek nie znienawidzi wszystkich spraw związanych z tym światem, nie będzie w stanie służyć Bogu. Cóż to bowiem jest? Służba Bogu. Cóż jak nie to, abyśmy nie mieli w umyśle nic obcego w trakcie modlitwy do Niego. Ani rozkoszy w wysławianiu Go, ani zła w opiewaniu Go, ani nienawiści w wybieraniu Go. Ani też to, aby w rozmyślaniu i pamiętaniu o Nim nie powstrzymywała nas niegodziwa zazdrość. Albowiem wszystkie te ciemne rzeczy są murem, który otacza nieszczęsną duszę. Nie może ona w czystości usłużyć Bogu, gdy ma je w sobie, gdyż zatrzymują ją w powietrzu. Nie pozwalają spotkać Boga, w skrytości wysławić Go i przyjąć Go w słodyczy serca, aby została przez Niego oświecona. Z tego też powodu umysł zawsze tkwi w mroku i nie może poczynić postępu ku Bogu, ponieważ nie stara się pozbyć tych rzeczy przy wykorzystaniu poznania. To, czym on tutaj pisze, nie pojawia się w literaturze chrześcijańskiej po raz pierwszy i nie pojawia się również po raz ostatni. Chodzi tutaj dokładnie o rozróżnienie pomiędzy Bogiem samym w sobie, a tym wszystkim, co się nam przydarza podczas tego, co określamy mianem życia duchowego. Czyli święty Antoni Wielki określił to inaczej, że modlitwa jest wtedy dobra, kiedy mnich nie jest świadomy tego, że się modli. Nie? Modlitwie towarzyszą różnego rodzaju uczucia albo brak uczuć, wzruszenia, uniesienia. Jest nam dobrze, jest nam źle. Wydaje nam się, że dobrze poszło. Przychodzą do nas złe wspomnienia, niechęć do kogoś. Nie? Czasami wydaje nam się, że czujemy Pana Boga, albo że Go widzimy, albo że coś do nas gada. I jest bardzo ważną rzeczą, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to wszystko nie jest Bóg. Ponieważ Bóg jest poza wszelkim poznaniem i pojęciem. I jeśli ktoś mówi, że modlitwa jego była dobra, bo się dobrze czuł, no to jest nieporozumienie. Prawda? Ponieważ jakikolwiek nasz kontakt z Bogiem jest możliwy jedynie na płaszczyźnie wiary. Natomiast wszelkiego rodzaju nasze uczucia, myśli, wyobrażenia właśnie są tym murem, który nas tylko od Niego oddziela. Boga można spotkać tylko w gołej wierze. I jakby prawdą wiary jest to, że tak jak mówi Pismo, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg jest miłością. Nie jest pragnieniem Jego serca, aby zginęło chociażby jedno z tych małych. Przyjdźcie do mnie wszyscy i tak dalej. Nie? I wiara nam mówi, że w momencie, kiedy człowiek Boga zapragnie, chce się do Niego przybliżyć, to bez względu na to, czy to czuje, czy nie, jakie tam ma wspomnienia i co go atakuje, właśnie ta bliskość z Bogiem staje się faktem. Nie ze względu na nasze zasługi, tylko dlatego, że Bóg tego chce. Natomiast bardzo wielu ludzi myli życie wewnętrzne czy życie duchowe ze swoimi osobistymi przeżyciami. A to jakby no, nie jest tak. I to raczej jest cienki lód i zazwyczaj kończy się czymś bardzo złym. Kiedy mylimy te dwie rzeczy, te dwa pojęcia. Oczywiście, że w czasie modlitwy dochodzi do różnego rodzaju uczuć, poruszeń i tak dalej, dostajemy jakieś światła. To są wszystko rzeczy bardzo ważne, ale one nie są Bogiem. I z tego sobie trzeba zdawać bardzo sprawę. Nie? Wszystkie te cierpienia, opuszczenia, o których czytamy w żywotach świętych, to jest właśnie wychowywanie duszy do tego, żeby na to zwróciła uwagę, żeby to zobaczyła. Że Bóg i odczucie to są dwie różne sprawy. W jednej z ulubionych anegdot moich jest właśnie historia, którą mi pewna siostra zakonna, już doświadczona życiem, przypominała ze swego nowicjatu, jak poszła do mistrzyni i powiedziała, że nie czuje Boga na modlitwie.
A mistrzyni na to mówi, Bóg nie jest kiełbasą, żeby go siostra musiała czuć. Pan Bóg po prostu jest. Nie? I nie można go poczuć. Po prostu jest i to się przyjmuje. Nie? Wiem, że to, co mówię, brzmi strasznie oschle i tak trochę może nawet nieludzko w pierwszym odruchu, ale dla własnego dobra trzeba przyjąć tę zasadę. Nie? Pan Bóg się nam objawia w taki czy inny sposób. Daje nam się poznać, nie? Ale zawsze jesteśmy jeszcze w przedpokoju. I jakby właśnie to pragnienie, wiara są tym, co nas do Niego w pełni prowadzą, a nie nasze uczucia, czy to, co przeżywamy, bo to z Panem Bogiem niewiele ma wspólnego. I w tym sensie właśnie Izajasz mówi, jeśli człowiek nie znienawidzi wszystkich spraw związanych z tym światem, nie będzie w stanie służyć Bogu. Oczywiście aluzja ewangeliczna, jeśli ktoś nie znienawidzi ojca, matki i tak dalej. Czyli w tym zdaniu Jezusa chodzi między innymi o to, mówi do Żydów, nie, w pierwszym rzędzie. Do ludzi, dla których rodzina była bardzo ważna. Była wszystkim. To jest zdanie analogiczne jak to z pierwszego wiersza 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Rzekł Bóg do Abrama, wyjdź z domu twego ojca, idź do kraju, który ci ukaże. Czyli jakby, mówiąc to naszym językiem, musisz zanegować świat, w którym żyjesz. To wszystko, do czego jesteś przyzwyczajony, poukładane i tak dalej, jakby to wszystko musi zostać wysadzone. Nie dlatego, że jest złe, tylko dlatego, że to, co Bóg daje, jest 100 razy lepsze. Znowu się można odwołać do obrazu, który większość z nas, z was zna znakomicie, że jak się zaczynało związek małżeński, to człowiek myślał jedno, a po 30 latach myśli zupełnie co innego. I co, znaczy, że jest gorzej? Jest inaczej. I chwała Bogu. I chwała Bogu, że jest inaczej. Mój znajomy mnie opisywał, jak jego nastoletni syn się zakochał. To często sobie tę historię przypominam, bo mnie bardzo ubawiła. I mówi do mnie tak, to jest choroba, on jest nienormalny. Oczy maślane, taki osiłek, taki bysiu. Nie? Taki. Siedzi z tym widelcem, dłubie w tym talerzu i patrzy, takie oczy maślane, rozmarzone. Wszędzie by pisał jej imię i stały pod jej oknem. Mówi, serce mu wali, czy ma ciśnienie chyba 300 na 300. Mówi, człowieku, ja bym chyba po jednym dniu zawału dostał. Mówi, to przez to trzeba przejść, jak przez ospę. Raz w życiu i nigdy więcej. To jest nienormalne. No i w życiu duchowym jest tak samo. Że jest ten okres fascynacji, tak, uczucia, wszystko. Potem to się wypala, chwała Bogu. I przychodzi czas na to, żeby kochać, nie? Czyli kwestia sfera wolitywna. Człowiek wybiera świadomie Pana Boga, bo wie o Panu Bogu, jaki jest, zaczyna coraz lepiej go rozumieć. Nie? A jeśli właśnie podąża za swoimi uczuciami, takimi jakimiś zwiewnymi rzeczami, no to jest jak mur, który go oddziela od Boga, nie? Bo to nic wspólnego nie ma. Nie ma jedno z drugim. Gdy umysł uwolni zmysły duszy od zachcianek ciała, przeszyje je beznamiętnością oraz oddzieli duszę do zachcianek ciała. To wtedy, jeśli Bóg ujrzy bezwstyd namiętności, jak grzechem pobudzają zmysły, by te owładnęły duszę, a umysł będzie trwał w skrytości, nieprzerwanie wzywał Boga, ten ześle swoją pomoc i zniszczy wszystkie naraz. Mówiliśmy wcześniej bardzo dużo na temat tej Bożej pomocy. Tu jest to pokazane za pomocą pewnego konkretnego obrazu. Ta metafora, którą tutaj posługuje się Izajasz, odnosi się do śmierci. Oddzielić duszę od ciała to jest stara platońska jeszcze definicja śmierci. Sfedona. Tak Sokrates mówi przed swoim samobójstwem w więzieniu ateńskim. I to bardzo mocno zakorzeniło się w Grece, właśnie to platońskie określenie, czy sokratejskie, no już trudno dzisiaj powiedzieć, w każdym razie z tego dialogu. Jakby idzie, no bo to, powiedzmy sobie, no Platon, no to jest V wiek, tak. A tutaj mamy też wiek, czy to jest jakieś prawie 1000 lat różnicy między obydwoma panami. A ciągle jakby ta definicja trwa. Różnica jednak jest taka, że tutaj mamy powiedziane o zachciankach ciała. Znowu wracamy do tego, cośmy mówili wcześniej o tym gniewie. Te zachcianki ciała to są te sprzeczne pragnienia, które nas doprowadzają do szału. Czyli ta dezintegracja człowieka, która postępuje. Proszę pamiętać o tym, że w języku ojców ciało zawsze oznacza rzeczywistość, która jest wroga Bogu. Ono nie oznacza tego ciała, które przed wami teraz siedzi na przykład. To jest to, co jest wrogie Bogu, co jest skazane na zniszczenie.
Język polski nie ma tego rozróżnienia, ale i greka, i łacina mają. Łacińskie corpus albo caro. Greckie soma albo sarx. Soma to jest po prostu ciało, to ciało, to jest soma. A sarx to jest dosłownie gnijące mięso. Takie, co już trochę śmierdzi. Czyli to wszystko, co jest śmiertelne, złe, grzeszne w człowieku, co jest skazane na zagładę, w czym nie ma życia. Nie? I to jest właśnie ciekawe, że przypis taki, że jak się czyta Ewangelię Jana, wszyscy pamiętamy zdanie, które powtarzamy bez końca w Aniele Pańskim, a słowo stało się ciałem. No i po grecku, jak myślicie? Stało się soma czy sarx? Sarx. Czy jakby dotknął grzechu. Poniżenie Syna Bożego. Sarx. Czyli jakby no, takie stąpienie na samo dno. No i dlatego jest nadzieja, nie? Atanazy mówi, że czego nie dotknął Syn Boży, nie będzie zbawiony. Też takiego powiedzenie, jakoś głęboko intuicyjne. I tutaj właśnie o to chodzi. Czyli zachcianek ciała, czyli to wszystko, co człowieka ciągnie do przepaści. Czyli znowu wracamy do tego stania w sercu. Albo jakby ten proces oddzielenia się właśnie z tego się bierze, że człowiek rozumie, czemu mu się to przytrafia. Czemu go ciągnie tam? Ciąga do tego koryta. Czemu go ciągnie do tego błota? Co sobie w ten sposób zatyka? Jaką dziurę? Co sobie zaspokaja? Nie, bo to zwróćmy uwagę na to, że wszystko to, z czym mamy problem, czemuś służy. I teraz czemu? Czemu to służy? Jak to? Znajdujemy odpowiedź, to wtedy jesteśmy w stanie dać zastępnik. Nie? Bo problemem, jakby to powiedzieć, grzech jest zawsze głupim sposobem rozwiązania prawdziwego problemu. Więc nie chodzi o to, żeby nie grzeszyć, tylko żeby rozwiązać problem. Nie grzechem, tylko rozsądnie. I to jest właśnie to samo. Uwolnić zmysły duszy od zachcianek ciała. Czyli żeby już to, co gnije i mi przeszkadza, żeby nie rządziło mną. Żeby wreszcie był wolny. To o to chodzi. Czyli znowu nie chodzi o ograniczenie człowieka, tylko o wolność. Żeby moje namiętności, jakieś moje nieuporządkowanie mną nie rządziło. Tylko żebym był panem samego siebie. I to właśnie jest to zachcianki, które chcą to, chcą to, chcą to, chcą to. Prawda? Jest to w pewnym sensie śmierć, bo troszkę tak to wygląda. Ale w momencie, kiedy człowiek podejmuje ten wysiłek, Izajasz mówi, właśnie Bóg wspiera go w tym i nie pozwoli, żeby spotkała go klęska. To jakby to jest powiedziane. Ale już pomijając ten taki właśnie traumatyczny obraz, na tym bym się chciał skupić, że to jest jakby troska o to, żeby człowiek odzyskał swoją godność, żeby był wolny, żeby faktycznie wszystko to, co go boli, zostało zaleczone. Ale w zdrowy sposób, a nie w sposób taki nieuporządkowany. Albo jeszcze inny, no bo grzech nie prowadzi do załatwienia problemu, nie? Tylko problem się pogłębia. I dlatego właśnie konkluzja. Proszę Cię, nie puszczaj swojego serca samopas, dopóki pozostajesz w ciele. Jak rolnik nie może mieć pewności co do zbiorów do swojego pola, ponieważ nie wie, co się z nim stanie, zanim zostaną złożone w spichlerzach, tak i człowiek nie może puścić serca samopas, póki ma dech w nozdrzach. I jak człowiek nie wie, jaka namiętność go spotka, póki nie wyda ostatniego tchnienia, tak samo nie może puścić serca samopas, dopóki oddycha, lecz powinien zawsze wołać do Boga o pomoc i miłosierdzie. To jest właśnie ten stan. Obraz, którym tutaj się posługuje, Izajasz też jest zaczerpnięty z apoftegmatów, zresztą w przypisie komentator o tym mówi, to jest czwarty apoftegmat Antoniego Wielkiego, czyli czego człowiek powinien się jakie jest wielkie dzieło człowieka na ziemi, zdaniem Antoniego. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się do ostatniego oddechu. No to jest mądrość człowieka. Co oczywiście tu każde zdanie jest ważne. Swoją winę na siebie brać, ale przed Bogiem. Swoją winę, czyli trzeba umieć określić swoją winę. Nie to, co nam ludzie wmawiają, albo poczucie winy. Tylko umieć nazwać sprawę po imieniu. I przed Bogiem, czyli to, cośmy mówili wcześniej, żeby właśnie nigdy nie zostawać sam na sam z tym, co złe. Bo to jest katastrofa. Nie? A z drugiej strony pokusy spodziewać się do ostatniego oddechu. Nie? Że do końca będzie walka. No takie jest życie. I dlatego właśnie to nie puszczać swego serca samopas, czyli no, pilnuj się, nie? Żyj świadomie, ciągle odwołuj się do Boga. Znowu wracamy do tej pamięci o Bogu.